pamiętam, to był moment, gdzie ja z rok się męczyłem z taką ostrą depresją i kompletnie już było tak ciężko, że ja w tych piosenkach już nawet bezpośrednio mówiłem o tym, jak bardzo bym chciał zakończyć życie i takie rzeczy. I pamiętam miesiąc, pisałem piosenkę właśnie o tym wszystkim. O tym, że to już jest moja pora, jakby ja już się nie widzę tutaj i mi się nie chce nawet już walczyć, nie? I skończyłem tą piosenkę, obudziłem się następnego dnia i kompletnie nic nie czułem już tych emocji. Jakby to faktycznie minęło i wtedy pierwszy raz poczułem, że muzyka to jest to, co chcę robić. Wtedy też pierwszy raz poczułem, że chcę mówić o tym, co czuję. No i nie miałem z tym już problemu. No i tak to wszystko się chyba zaczęło. I to był taki pierwszy raz faktycznie, gdzie muzyka jakoś ze mną zarezonowała. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój stan. Szarpię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Moje wokale, które nagrałem tutaj, one nie pokazują się na płycie, ani na epce. Chociaż prewki zawsze tutaj nagrywam. Zabierz mnie gdzie nie chcę, pokaż mi co zechcesz. Najlepiej jak to będzie, jak najdalej od mych schiz. Powiedz mi coś więcej, dowiedzisz się odwdzięczę. Napiszę ci piosenkę, a może w ogóle nie. Myślę o niej, chociaż nie jest nami. No i tak to w ogóle mega głośno chyba słucham muzyki. No tak to się prezentuje aktualnie. Nie jest to wysokich lotów, tak jak mówię, ja nie potrafię w produkcję. Ale tak, żeby było samowystarczalnie, żebym mógł robić i jakoś to miało ręce i nogi, to jak najbardziej się udaje. Faktycznie, gdy miałem te ciężkie momenty w moim życiu, to ściana w pokoju była mi bardzo znajoma. Brałem pisak i malowałem po ścianach i tak mogłem przez 40 minut. Akurat dobrze trafiłeś, to był pierwszy mój rysunek. I chyba wtedy tak zacząłem malować. Zawsze to było brzydkie, ale brzydota czasem jest piękna. Cały czas się zastanawiałem nad tym, jak to będzie, jak ja będę musiał wychodzić do ludzi. Będę chciał iść do ludzi, bo po to robię też muzykę, żeby pogadać właśnie, tak jak teraz rozmawiam przed kamerą, to pogadać o tym z ludźmi w jakimś szerszym gronie. Ale Great September wspominam naprawdę dobrze. To był mój pierwszy koncert moich numerów, nieorganizowany przeze mnie. Nie będzie starobór, faktycznie taka pierwsza rzecz, gdzie mogłem się pokazać jako ja, osoba, która robi muzę i ma z tego zajawkę ze swoimi numerami. No i to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Niech kolejny dzień postaram się. W najważniejszych dla mnie miejscach nigdy nie mogę czegoś stworzyć. Mam taką właśnie polanę tutaj, mam jeszcze tu u mnie polanę na działce. W tych miejscach, gdzie siedzę sam, to procesuję to wszystko, nad czym myślę i mam taki moment na chwilę refleksji. To właśnie pokazuje, że te miejsca, które są dla mnie ważne, nie zawsze łączą się z muzyką i stricte z tworzeniem. Jestem miejską osobą, w sensie lubię naturę, ale no jednak to miasto bardzo też doceniam i jak zwłaszcza przebywam bardzo dużo w domu, gdzie jak już wiesz, to jest bardzo dużo tej zieleni i tego, no takiego odstępka od całego tego ruchu. Tak jak przyjeżdżam do miasta, no to jest kompletnie inny klimat. Jeżeli ja się poczuję z czymś źle, to przestanę to robić. Jeżeli będę miał jakiś kryzys z muzyką, no to przestanę, no co się może stać?